Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj, słuchajcie, trudna sprawa. Perfect infinitive, czyli bezokolicznik przeszły. Uczniowie często pytają, wy pytacie w komentarzu, co jest grane, o co chodzi, kiedy to używamy. Przecież bezokolicznik to jest na przykład to meet, spotkać. To meet. A dlaczego czasami jest to have met? Że jest jakieś to, jakieś have i trzecia forma. No jest niestety coś takiego i to jest ważna sprawa. I to jest wyższa szkoła jazdy. To już jest taki poziom matury rozszerzonej. No i poziom, powiedzmy, co najmniej C1. Konstrukcja jest rzeczywiście taka, że jest to plus have. Nie odmieniamy, że na przykład dla trzeciej osoby has. Zawsze jest have. Plus trzecia forma lub ed. Jeżeli nieregularny, to trzecia forma. Jeżeli czasownik regularny, no to ed. I uwaga, ta konstrukcja zastępuje czasy perfect. Zwłaszcza czasy perfect. Czasami też zwykłe czasy past, ale zwłaszcza perfect. A co to są czasy perfect? Mamy present perfect, past perfect, future perfect. Zobaczcie, one mają wspólny mianownik, perfect. Czy wy czujecie, o co chodzi w tym słowie perfect? Powiedzmy, że ten wspólny mianownik jest taki, że one coś łączą. Present perfect łączy przeszłość z teraźniejszością. Present, teraźniejszość. Past perfect łączy za przeszłość z past, z przeszłością. A future perfect to jest w ogóle taki już bardzo dziwny czas. On łączy trzy płaszczyzny czasowe. Jakby przeszłość, teraźniejszość z przyszłością. Generalnie one pokazują te formy perfect i to samo będzie tu. Bo to jest perfect infinitive. Zobaczcie, jest to słowo perfect. Że coś było wcześniej. Czyli w present perfect coś było wcześniej i teraz ma skutek, tak? W past perfect coś było wcześniej, czyli za przeszłości i miało skutek w przeszłości. A future perfect, że też coś będzie wcześniej. Do piątku, ale wcześniej. Na przykład we wtorek, środę, czwartek. Byle wcześniej, byle do piątku. I teraz tę strukturę użyjemy nie byle kiedy. Ją użyjemy wtedy, kiedy w ogóle możemy użyć w języku angielskim to. Czyli na przykład po pewnych czasownikach jest to. I tu wam dałem przykłady. Czyli tylko do struktur lub czasowników, po których jest to. Claim, twierdzić. Na przykład he claims to be the best, tak? Twierdzi, że jest najlepszy. Claim to. Po hope dajemy to. Na przykład he hopes to go, ma nadzieję iść. Po seem dajemy to, he seems to be the best, wygląda na najlepszego. Expect to, oczekiwać, że coś zrobimy. Would like to albo would love to, czy też pretend to, udawać, że coś robimy. Pretend to. Oczywiście to są tylko przykłady, są też inne możliwości, ale to są takie, powiedzmy, najczęstsze czasowniki. Oprócz tego przypominam, że to stosujemy również po przymiotnikach. Na przykład it's easy, to do, łatwe do zrobienia. It's difficult to do. Nice to see you. Miło Cię widzieć. Czyli po przymiotniku też dajemy to, bo to wszystko zobaczymy potem w przykładach. Ok, czyli mamy czasy perfect. Zacznijmy od present perfect, czyli związek z teraźniejszością, tak? Present to jest teraźniejszość. I am glad. Jestem zadowolony, szczęśliwy. That I have met your wife. Czyli teraz jestem zadowolony, dlatego że poznałem Twoją żonę, tak? Czyli to miało miejsce w przeszłości. No i to coś ma związek w teraźniejszości, czyli teraz jestem zadowolony. Ale tutaj jest przykład klasyczny, normalne zdanie, czyli jestem zadowolony, I am glad that, czyli że jak wiemy można ominąć, także tutaj go wcale nie musi być, robiliśmy o tym filmik, nie macie u góry, że ja poznałem, tak, to jest normalne zdanie. Co to znaczy zdanie? Jest osoba, jest czasownik, czyli fachowo jest podmiot, jest orzeczenie. I teraz oni uwielbiają coś takiego podmienić na bezokolicznik. Tylko właśnie na bezokolicznik przeszły, bo to miało miejsce wcześniej. Ja teraz jestem zadowolony, że wcześniej spotkałem Twoją żonę. I powiedziałem, że po przymiotniku właśnie może być bezokolicznik. Czyli I am glad to, tylko właśnie bezokolicznik przeszły. To plus have plus trzecia forma meet, met, trzecia forma od spotykać met. Czyli I am glad to have met your wife. Czyli teraz jestem zadowolony, że spotkałem żonę wcześniej. Czyli perfect infinitive sygnalizuje, że było to wcześniej. Gdybyście tu dali normalny bezokolicznik I am glad to meet, to znaczy, że teraz jestem zadowolony i teraz poznaję Twoją żonę, czyli tak jakbyśmy teraz byli przedstawieni sobie nawzajem. Past perfect, czyli czas za przeszły, czyli coś było wcześniej, przed przeszłością. I tu mamy najpierw normalną przeszłość. She was sorry. Było jej przykro. Dlaczego jej było przykro? That she had missed the film. That film. Że ona myślała, jakby coś przegapić. Że ona przegapiła ten film, czyli my powiemy, że go po prostu nie obejrzała.
Czyli w przeszłości było jej przykro, że jeszcze wcześniej coś się stało, ano to, że przegapiła film. I znowu, bezokolicznik perfect infinitive zastępuje, znaczy pokazuje nam, że coś było wcześniej. I znowu mamy przymiotnik. Sorry, she was sorry. Było jej przykro, ale to jest przymiotnik. Jaka przykra. No i po przymiotniku znowu może być to. No i mamy to. Tylko znowu musimy pokazać, że to było wcześniej, że wcześniej przegapiła. Czyli she was sorry to have missed that film. To plus have plus trzecia forma lub ed. Tu jest regularny, czyli ed. No i future perfect. Jeden z najtrudniejszych czasów, tak? Jest to czas przyszły, ale w nazwie jest perfect, czyli znowu, że coś wcześniej. I to, co mówiłem wcześniej, do piątku. Zrobię to, skończę to do piątku, na przykład w czwartek, w środę i tak dalej. I tu znowu mamy przykład na normalne zdanie. I hope that I, mam nadzieję, że ja. No i future perfect robimy poprzez will plus have plus trzecia forma lub ed. Czyli I hope that I will have finished it by Friday. I znowu możemy to podmienić na bezokolicznik, ponieważ hope też lubi chodzić razem z to. Bo to, co mówiłem tutaj, że ten bezokolicznik przyszły musimy mieć przy jakimś czasowniku, który chodzi z to lub po przymiotniku. To były dwa przykłady na przymiotniki, glad i sorry, a teraz przykład na stricte na czasownik, help. I hope to go, tak? Mam nadzieję iść. Czyli I hope to, mam nadzieję skończyć. I teraz, normalnie jakbym chciał powiedzieć, że mam nadzieję to skończyć na przykład dzisiaj, to byłby bezokolicznik normalny. I hope to finish it today. Ale dlatego, że jest do piątku, dokładnie tak jak tu, dlatego, że jest do piątku, tutaj musiałem użyć czas future perfect. I tu też muszę użyć bezokolicznik w postaci perfect, bo jest do piątku. I hope to have finished it by Friday. Ok, słuchajcie, idziemy dalej. Teraz słuchajcie, jedna z niesamowicie ważnych rzeczy, żeby to wszystko zrozumieć. Wypisałem wam cztery zdania, bardzo podobne. One wszystkie są poprawne, ale jakby co innego znaczą. Zobaczcie, macie dwa razy live w bezokoliczniku normalnym. To live, ale czas teraźniejszy i czas przeszły. I dwa razy bezokolicznik przeszły. To have lived. I tu dwa razy, i tu dwa różne czasy. Tu teraźniejszy claims i tu przeszły claimed. Teraz musicie zrozumieć pewną analogię. Uwaga. Jeżeli bezokolicznik jest normalny, taki teraźniejszy bezokolicznik, czyli to live, to ta czynność, czyli w tym przypadku życie, mieszkanie, dzieje się wtedy, co główne orzeczenie. I teraz patrzymy na główne orzeczenie i w jakim jest czasie. No główne orzeczenie tu jest w czasie teraźniejszym. She claims. Czyli ona w teraźniejszości twierdzi i w teraźniejszości żyje, mieszka. Tak? Czyli jeszcze raz, jeżeli jest bezokolicznik normalny, to dzieje się wtedy, co to. Skoro to jest w czasie teraźniejszym, to też się dzieje w czasie teraźniejszym. Czyli ona twierdzi, że mieszka w Londynie. Teraz twierdzi i teraz mieszka. She claims to live in London. Teraz jest też bezokolicznik normalny, czyli to live, ale jest użyty z czasem przeszłym. Czyli ta czynność działa się wtedy, co to. Czyli w przeszłości twierdziła, że wtedy, co twierdziła, mieszkała. She claimed to live in London. Czyli ona twierdziła, i my tak naprawdę nie cofniemy czasu po polsku, czyli powiemy, ona twierdziła, że mieszka w Londynie. Czyli wtedy twierdziła i wtedy mieszkała. A teraz mamy bezokoliczniki przeszłe, tak? I co ja wam mówiłem, bardzo ważna rzecz, że właśnie wiąże się z czasami perfekt. A co robią te wszystkie formy perfekt? Podkreślają, że coś było wcześniej. Czyli uwaga, she claims, teraz twierdzi, to have lived in London. Czyli ona twierdzi, że mieszkała wcześniej. Ok? Teraz twierdzi czas teraźniejszy, ale skoro tu jest bezokolicznik przeszły, to znaczy, że wcześniej. Czyli jak przetłumaczymy? Ona twierdzi, że mieszkała w przeszłości w Londynie. Dla Polaka to jest jakiś koszmar, jakaś dziwna struktura i powie, no ale dlaczego nie jest tak po polsku? Ona twierdzi, że może być. Mówiłem wam, że tu, tak jak i tu, na przykład mam nadzieję, że that. Bo hope też może być, że. Ale po hope może być też to. I tu jest dokładnie to samo. Po claim twierdzić może być, że. I wtedy byłoby she claims that. No i tu jest właśnie przeszłość, no bo wcześniej. No to byłby czas przeszły. She claims that she lived in London. No ale oni uwielbiają dawać bezokolniki. Tylko tu, w tym przypadku, musi być wcześniej, jeżeli wcześniej mieszkała.
I teraz popatrzmy na ten przykład. Skoro jest bezzakusie wcześniej, to też na pewno wcześniej. Przed czym wcześniej? Przed tym. A to coś już jest w przeszłości. Czyli ona twierdziła, na przykład, nie wiem, rok temu twierdziła, czas przeszły, że mieszkała jeszcze wcześniej, czyli na przykład 10 lat temu w Londynie. Gdybyśmy to wyrazili czasem, no to tu byłby właśnie czas za przeszły. Czyli she claimed, w przeszłości twierdziła, that, że she had lived in London, że mieszkała w Londynie. Okej, i popatrzmy na inne przykłady, żeby to jeszcze bardziej utrwalić. She seems to have quit the job. Czyli ona w teraźniejszości wydaje się to have quit the job. Widzę bezokrocznik przeszły, czyli to było wcześniej. Czyli wydaje się, że ona rzuciła pracę, tak? Quit to jest coś rzucić. No i znowu mamy tutaj bezokrocznik przeszły, no bo wcześniej. No ale mam też prawo to wyrazić normalnym zdaniem. Czyli to się równa it seems that she has quit the job. Czyli wydaje się, że ona rzuciła pracę w present perfect, no bo bezokrocznik przeszły, mówiliśmy, najczęściej pokrywa się z czasem perfect. Teraz się wydaje, czyli coś było wcześniej, czyli present perfect she has quit. She claims, ona twierdzi, to have seen him before. Tak? Czyli teraz twierdzi, no i mamy bezokrocznik przeszły, czyli coś wcześniej. Czyli ona twierdzi, że go wcześniej widziała. To have seen him before. No i znowu mogę to powiedzieć normalnym zdaniem. Czyli she claims she has seen him before. Normalny present perfect. I zobaczcie teraz, nasz bezokrocznik przeszły jest użyty w stronie biernej. I'm glad, teraz jestem zadowolony, to have been chosen. Czyli mamy bezokrocznik przeszły, czyli coś było wcześniej. Co było wcześniej? No wybór był wcześniej, ale tu jest strona bierna, że zostałem wybrany. Czyli jestem zadowolony, że zostałem wybrany. Czyli normalnie można by powiedzieć I'm glad that I have been chosen. Czyli tu też mamy present perfect, tylko w stronie biernej. Ja byłem wybrany. Uwaga, nasz bezokrocznik przeszły można przeczyć. Każdy bezokrocznik można przeczyć, również teraźniejszy. Tylko uwaga, jak mamy na przykład teraźniejszy to go iść, to przeczenie jest not to go. I to samo jest w przeszłości. Czyli normalnie jest to have, jak przeczę, to nie daje to not, bo Polacy tak lubią mówić to not. Najpierw dajemy not. Not to. Czyli mam nasz bezokolicznik w zaprzeczeniu, no już wiem, skoro jest bezokolicznik przeszły, bo jest have i met, to już wiem, że to było wcześniej. Moje główne zdanie jest w czasie przeszłym. We were disappointed. My byliśmy rozczarowani, czyli to coś było jeszcze wcześniej, czyli w zaprzeszłości. Czyli byliśmy rozczarowani, że go nie spotkaliśmy. Tak, jeszcze wcześniej, przed rozczarowaniem, czyli w zaprzeszłości. Czyli normalnie mogę to wyrazić czasem zaprzeszłym. We were disappointed that we hadn't met him, że wcześniej nie spotkaliśmy go. I'm glad to have had the chance to taste that whiskey. Czyli jestem zadowolony, że miałem szansę, okazję posmakować, zasmakować, spróbować to whisky. Czyli teraz jestem szczęśliwy, no i mam bezokrocznik przeszły, czyli wcześniej. Na przykład wczoraj miałem szansę, czyli cieszę się, że miałem szansę. To have had. Mam have plus trzecia forma LD, czyli odmieć had z trzeciej formy. Teraz uwaga, dwa ciekawe przykłady ze strukturą would like to. One mają totalnie inne odniesienie. Ten przykład jest dla nas bardzo dziwny. I would like to have joined you. No dosłownie, chciałbym dołączyć do was. Ale to nie jest teraz, że na przykład siedzą w knajpie osoby, ja dzwonię do nich, no co tam porabiacie? No, pijemy piwko, śmiejemy się, przyjdź. A, chciałbym do was dołączyć, ale nie mogę. To nie jest ta sytuacja, bo wtedy byłby normalnie bezokrocznik normalny. I'd like to join you. Ktoś tu użył bezokrocznik przeszły, czyli to było wcześniej. Czyli to jest taka historia, że ktoś opowiada, a wczoraj było fajne spotkanie, super, pośmialiśmy się, pogadaliśmy, czemu cię nie było? I ktoś mówi, I'd like to have joined. No, chciałbym do was dołączyć, no, ale niestety nie mogłem. Czyli teraz wyraża ochotę, że wcześniej, czyli wczoraj, miał właśnie ochotę do nich dołączyć. Natomiast w tym przypadku I'd like to, i też mamy bezokrocznik ten przeszły, ale jest odniesienie przyszłe, bo jest znowu tak jakby future perfect, bo jest by the time I retire, do czasu jak ja przejdę na emeryturę. Czyli by the time też jest związane z czasem future perfect. Pozwól ci by the time przy okazji nie może być czasu przyszłego, czyli nie I will retire, tylko I retire. Uważamy też na iść na emeryturę, bo tu my mamy aż trzy słowa. Iść na emeryturę.
Trzy słowa ukryte w jednym, robiliśmy taki filmik, trzy słowa w jednym enigmacie u góry. Czyli do tego momentu, czyli wcześniej, zanim pójdę, chciałby zwiedzić wszystkie kraje europejskie. Czyli właśnie mamy bezokolicznik przeszły, pokazujący to, co wam już mówiłem kilka razy, że coś było wcześniej. Czyli I'd like to have visited. Jakby nie było tego, że do momentu jak przyjdę, to byłby normalny bezokolicznik. I would like to visit. I would like to visit all European countries. No i słuchajcie, teraz mamy zdanie mega trudne. To jest naprawdę już najwyższa szkoła jazdy. Bo tu mamy stronę bierną i tu mamy stronę bierną. Geometry is agreed. Geometria jest zgadzana. No bez sensu. Cóż to znaczy? No bo tu jest strona bierna. U nas bez sensu, ale Anglicy tak mówią. Bardzo często tak mówią. My powiemy tylko i wyłącznie w stronie czynnej. Na przykład, że naukowcy się zgadzają, że geometria. Skoro naukowcy się zgadzają, to znaczy, że geometria jest zgadzana. No bo tak tworzymy stronę bierną w języku angielskim. Czyli geometria jest zgadzana, no i tu mam bezokolicznik przeszły i jeszcze w stronie biernej. Skoro jest bezokolicznik przeszły, to znaczy, że to było wcześniej, tak? Czyli teraz się zgadzają, że wcześniej geometria została odkryta w Egipcie. To have been discovered. I to jest dokładnie ten sam problem, co mamy w strukturze he said to be albo he said to have been. Robiłem o tym filmik. Link wrzucę może u góry i w opisie, bo wszystkie linki będą też w opisie. To jest często też sprawdzane na maturze i uczniowie pytają, dlaczego czasami jest he said to be, a dlaczego czasami jest he said to have been. I zamiast właśnie he said, czasami jest he's agreed, czasami jest he's thought, czasami he's believed. To wszystko tłumaczę właśnie w tamtym filmiku. I idziemy, słuchajcie, krok dalej. Sprawa znowu się komplikuje. Znowu tu jakieś dziwaczne formy. Uwaga, czasami zdarza się, że Anglicy zaczynają zdanie od bezokolicznika przyszłego. To have seen, to have one. Zaczynamy tak zdanie. To pełni funkcję podmiotu. Polak przeciera oczy ze zdumienia i pyta, a cóż to jest? Cóż to za dziwna fraza? No i jest niestety coś takiego. Żeby to zrozumieć, wyjdźmy może od czegoś prostszego, czyli tu. Watching a good film once a week is a great idea. Czyli obejrzenie dobrego filmu, czy też nie wiem, my w Krakowie powiemy oglądnięcie dobrego filmu raz w tygodniu, to dobry pomysł. I tu jest ing od końcówki nie. Obejrzenie, oglądnięcie, ewentualnie cie, tak jak mycie, też jest ing. Robiłem taki filmik, kiedy używamy ing w 6 różnych przypadkach. Link macie u góry i będzie też w opisie. Czy też rejecting, odrzucenie, tak? Reject, odrzucić. Odrzucenie zaproszenia seems to be rude. Wydaje się być chamskie, bezczelne. I teraz, to zdanie jest jak najbardziej poprawne, bardzo popularna wersja, no ale oni znowu lubią utrudniać sprawę i zamiast inga lubią dać bezokolicznik. Pełny, czyli razem z to. I to znaczy dokładnie tak samo, to samo. To watch a good film once a week is a good idea. Rzadziej się to zdarza, ale jest to możliwe. Zamiast watching, to watch. Zamiast rejecting, to reject. To reject an invitation seems to be rude. Naprawdę to jest też możliwe. I właśnie dlatego, że zaczynamy zdanie bez okolicznikiem, możliwe też jest to do użycia w tej formie przeszłej. Tylko te formy są w ogóle kontrowersyjne nawet dla native speakerów. Bo mówiliśmy, że jak bezokolicznik przeszły, to coś było wcześniej. Wcześniej niż to. Czyli to have seen them live, czyli na przykład mówimy o koncercie, tak? Czyli zobaczenie ich na żywo było niesamowite. I niektórym native speakerom się to podoba, a niektórym się to nie podoba. No bo to było niesamowite, w przeszłości coś było niesamowite, a to coś musiało być wcześniej. No to jak? Skoro wcześniej, no to jak było niesamowite. Czyli to zdanie dla, tak jak powiedziałem, dla niektórych native speakerów jest bez sensu i oni mówią, że w takim razie tu powinno być is. To have seen them live is amazing. No ale wtedy też jest trochę bez sensu, no ale jak teraz? Inne zdanie. To have won that contest was incredibly hard. Czyli wygranie tego konkursu było niesamowicie ciężkie. No i bez jakości przeszły to have won. I to, co powiedziałem, tego typu struktury, czyli począwszy od bezokolicznika, jest trochę dziwne, tak jak i tu, to watch, to reject, choć możliwe. Dlatego lepiej to zrobić ingiem. Czyli to nasze zdanie śmiało mogę podmienić na seeing. Seeing them live was amazing, czyli zobaczenie ich na żywo było niesamowite. No ale skoro seeing, ing, można zastąpić też normalnym bezokolicznikiem, tu też mogę. Czyli śmiało mogę powiedzieć to see them live
was amazing. Czyli tak naprawdę mamy aż trzy wersje. Teraz jeszcze jedna sprawa, bo ten bezzakrocznik przeszły, mówiłem, najczęściej jest to, ale zdarza się, że jest bez to, na przykład po modalach, o których powiem za chwilę, ale są też zwroty, które nie mają to. You'd better. Robiliśmy o tym filmik. Też struktura sprawdzana na maturze, często porównywana, kontrastowana z would rather. Linki do tych dwóch struktur rzucę wam pod koniec. You'd better finish. Lepiej skończ ten projekt, tak? I po you'd better daje się bezokolicznik. A teraz zobaczcie na to zdanie. Ktoś powiedział do jutra. I dlatego, że znowu jest by. Tak? Tak jak w czasie przyszłym. Jak było do piątku. Nie wiem, do niedzieli. Zawsze jak jest by, przechodzimy na coś właśnie z, albo future perfect, albo na jakąś formę perfect. Czyli właśnie przechodzę z bezokolicznika normalnego na bezokolicznik perfect. No ale właśnie nie mogę dać to, bo po you'd better nie może być to. Czyli daję samo have finished. You'd better have finished the project by tomorrow. No to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. I no, na maturze rozszerzonej można się czegoś takiego jak najbardziej spodziewać. No i na sam koniec właśnie coś o modalach. Ja wam dałem tylko trzy przykłady, bo to jest kwestia dość skomplikowana. Robiłem o tym lekcję, proponuję sobie obejrzeć, link wam rzucę pod koniec. Wszystko też będzie w opisie. Czyli mamy modale do wyciągania wniosków w przeszłości. I tam mówiliśmy, że robimy tę strukturę za pomocą modala któregoś, na przykład should, might, need, plus have, plus trzecia forma lub ed. No i właśnie mamy też ten bezokrocznik przeszły, have telephoned. Tylko, że skoro tu jest modal, to nie może właśnie być to, bo po modalach nie dajemy to. Jest tylko jeden wyjątek, od, tak? Powinieneś od to. Robiliśmy też lekcję od to. Link wam wrzucę też pod koniec i w opisie. Czyli mamy jakiś wniosek w przeszłości. You should have telephoned. Powinieneś był zadzwonić, tak? Jest wniosek. I was getting worried. Martwiłem się. Stawałem się zmartwiony, bo mówiliśmy, że w języku angielskim często nie ma czasowników, które wyrażają zmianę ze stanu w inny stan. Robiłem o tym lekcję. Link wam wrzucę też pod koniec. You might have got lost. Mogłeś się zgubić. Wyciągam wniosek. Mogłeś się zgubić. Mam modal plus have plus trzecia forma get, got. Czyli tu jest get w trzeciej formie. A przy okazji jeszcze jest lost w trzeciej formie. No ale to lost to należy już do tego zwrotu get lost. Także stricte bezokolicznik wiąże się tutaj z tym samym get w trzeciej formie got. She didn't have come. Niepotrzebnie przyszła. Nie musiała przyjść. Czyli ona przyszła, ale zupełnie niepotrzebnie. Need plus have plus trzecia forma lub ed. I uwaga, tego nie mylimy z takim zdaniem. She didn't have to come. To też znaczy nie musiała przyjść, ale tutaj ona nie musiała i nie przyszła. Natomiast tutaj nie musiała, ale przyszła. To często też jest sprawdzane na maturze. Dzięki.